Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i oczyszczacz powietrza mi się właśnie włączył. No super, no przestań, no to nagrywam! Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, tak, zgadza się, kolejny odcinek programu Szkoła. I oczywiście, jak zawsze na początku odcinka, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i Instagrama. No i oglądajmy. Zapraszam! Po co ja robię te wstępy? Wy wiecie, o co chodzi, głupi nie jesteście, tytuł przeczytaliście filmu, wiecie, to jest szkoła. Wiktor Mroczkowski i Kamil Kłos, dwaj przyjaciele z drugiej D liceum, nudzą się na przerwie. Uważają, że w szkole nie dzieje się nic ciekawego. Nudzisz się w szkole? Okej, jakby to była jakakolwiek zwykła polska szkoła, fair enough, tam jest czasami nudno. Ale mówimy o szkole TVN-u. Tam co chwilę ktoś umiera, ktoś się podpala, a ktoś jeszcze się okazuje czarownicą, która rzuca zaklęcia na innych uczniów. I co jest najlepsze, wcale tego nie zmyśliłem. Były takie odcinki, które już oglądaliśmy na moim kanale. Więc podsumowując, chłopie, nie nudzisz się w swojej szkole. Co ty bredzisz? Chłopie, im jesteś starszy, tym jesteś bardziej znudzony życiem, nie? Taka logika. No, czego ty wymagasz w ogóle od życia? Ale kumpel, jak to czego wymagam od życia? Kotka na kolanach, pizzy z Degrasso obok i cały dzień siedzenia w pokoju i grania w CS-a. No, chłopie, no tak jest. Słyszysz? Chodź tam. Licealiści mają nadzieję, że nareszcie wydarzy się coś interesującego. Chcą przy tym być. Masz to? Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami pojedynku bokserskiego. Jest naprawdę gorąco, emocje sięgają zenitu. Dla tych młodszych widzów, których jeszcze na świecie nie było, gdy powstało pierwsze Fame MMA, to ono właśnie w ten sposób wyglądało. Piękna dziewczyno, powiedz nam proszę, co tutaj się dzieje? Słuchajcie, jeden poderwał dziewczynę drugiemu na imprezie i teraz się o tym dowiedział. O, czyli powód stary jak świat, kobieta. Swoją drogą pozdrawiamy dziewczynę Piotrka. Swoją drogą nauczycieli w tej szkole nie ma? A, nie ma, bo nie występują w tym odcinku. No dobra, to niech się biją. Uwaga, o, przystępują do ofensywy, łapie go za kark. O, powali go na ziemię. I dlaczego jeden z tych uczniów ma brodę i wygląda jak nauczyciel? To nie jest nauczyciel? Nie, trzyma się mocno na nogach. Chwycił go za kark, leży na ziemi. Czy wstanie? Tak, podnosi się. Proszę państwa, nadchodzi zmocnica, tak będzie naprawdę gorąco. Proszę do pokoju nauczycielskiego. A ty przestań filmować, dobrze? Tak jest, pani profesor. Ale zarąbicie wyszło. Ej, no wyski. Ale sztosik. Tutaj trochę mógłbym się przyczepić do chłopaków, którzy nagrywali całą scenę telefonem, ale nie zrobię tego, bo chociaż poprawnie trzymali telefon podczas nagrywania, czyli w ten sposób, a nie w ten. Ale no, wrzucę go zaraz do neta. No ale co będzie, jak się Kremerowa dowie? No co z tego? No i co z tego, mordo? Zero konsekwencji! Au! Co, pani profesor? Mam obniżone zachowanie za to, że wrzuciłem ten film do internetu? Proszę, proszę, proszę panie, już nie będę tak robić. Przepraszam, przepraszam, obiecuję. Widzi pani, płaczę, płaczę, proszę, proszę, nie. No gościu, no nie wiem, no ja. No stary, wyobraź sobie, ile jest ludzi takich jak my, którzy dzień w dzień umierają z nudów. Dajmy ludziom trochę fanu, nie? Dobra, masz rację, wrzucam. Dobra. Ale to było super. Ten filmik, który nakręciliśmy, jest naprawdę zabawny. Kamil to ekstra zaimprowizował. Wystarczy trochę pomysłowości i szkolna nuda znika. Szkoda tylko, że takie akcje zdarzają się dość rzadko. I po raz kolejny, dlaczego ten koleś wygląda, jakby miał 35 lat? Kamil i Wiktor zamieścili filmik ze szkolnej bójki w internecie. Są zaskoczeni, bo na następnej przerwie Kamil jest zaczepiany przez uczniów, którym nagranie bardzo się spodobało. Chłopaka bardzo cieszy popularność. No bo ten... No ja byłem w kadrze, nie? No to widzieli mnie i dlatego. A, myślisz? No tak. Ej, Kamil, naprawdę świetny był ten twój filmik. W ogóle, Kamil, ten filmik, gdzie się tych dwóch koleś biło, a ty zasłoniłeś całą scenę swoją głową, rewelacja. Piechota. A, dziękuję. Nie jego filmik, tylko nasz filmik. Przecież ja to kręciłem, nie? A, fajnie. Masz niesamowity talent, naprawdę. Dziękuję. I ty, Brutus, się przeciwko mnie. Co? Nie, ja z tym nożem nic nie robię, nie. W klasie Wiktora i Kamila trwa lekcja historii ze Zbigniewem Małkiem. Wiktor postanawia sprawdzić w internecie, ile polubień zdobyła ich relacja z bijatyki między uczniami. Gajusz Juliusz Cezar i Marek Juniusz Brutus byli przyjaciółmi. Niemniej z czasem Brutus zdradził swojego przyjaciela Cezara i to on właśnie stanął na czele opozycji i
Nie dość tego, był jednym z tych, którzy planowali zamach na Juliusza Cezara. Mamy 100 lajków na fejsie, chłopie. Co ty gadasz z tego? No, on, postują, komentują, dodają nowych, chłopie. Udostępniają to w ogóle. Ale co? O kurwa, 100 lajków? Ło! Mordo, wiesz co to oznacza? Zakładamy swoją własną ligę MMA i nazwiemy ją... O wiem, Fame MMA i tam się będą ludzie bić za pieniądze. Ło! To sobie wam przedstawiłem cały proces myślowy Boxdela. Oczywiście, że tak. Cios przyjacielowi. Ja... Panowie, czy ja wam nie przeszkadzam? Przepraszam, panie profesorze. Mam nadzieję, że dyskutowaliście na temat Juliusza Cezara. No właśnie, prowadziliśmy burzliwą dyskusję na temat tego, dlaczego Brutus go zdradził. No ja właśnie widzę, że była bardzo burzliwa. Przepraszam. Poróżniła ich wizja rządów Juliusza Cezara. Ale jeżeli będziecie uważać, to wszystkiego się dowiecie. Dobrze, panie profesorze? Wracając do tematu... Ale zaraz... Zuza, ty chyba miałaś przygotowany referat. Mam pomysł. No? Słuchaj, jak to jest takie popularne, to weźmy otwórzmy szkolną telewizję. Ty no, zajebisty pomysł, mordo, ale mamy mały problem. To jest polska publiczna szkoła, my tutaj telewizorów nie mamy nawet. No ale jak? No co ty odwalasz? Słuchaj, stary, nie nudziłoby nam się na lekcjach, nie byłoby takiej nudy, a wiesz, a Fame by się zgadzał, nie? A słyszeliście? Powiedział zdanie, Fame się zgadza. Nawet użyli nazwy Fame w tym odcinku, no. No dobra, no może nawet dobry pomysł, tylko trzeba wymyślić jakąś nazwę, nie? Jakąś taką osadzoną. Szkoła TV. No, tak to się zaczyna. Najpierw Szkoła TV, potem przechodzi się do nowego kanału pod nazwą Bracia TV, a ostatecznie się kończy na kanale Śmiechawa TV. Proszę. No, elegancko, no, taka klasyczna, prosta. Dzisiaj chciałam o ekspozycji w Muzeum Katedralnym w Krakowie. Ale czad, nagraliśmy ten filmik po prostu od tak, dla beki, a teraz będziemy zakładać szkolną telewizję. W ogóle za niedługo to będę najpopularniejszym gościem w szkole i wszystkie laski będą moje. No co, no w końcu będę redaktorem Szkoła TV. Ło, mordo, będziesz redaktorem Szkoła TV? Ło, super, a jaką będziesz miał oglądalność? A, pan dyrektor i twoja mama będą tylko to oglądać? A, okej. Kamil Kłos i Wiktor Mroczkowski, zmęczeni nudą na przerwach, wpadli na pomysł stworzenia szkolnej telewizji. Chcą przedstawić pomysł dyrektorowi, by uzyskać jego zgodę. Pomysł jest dobry, no to myślę, że będzie okej. No, trzeba patrzeć obiektywnie na to wszystko. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, chłopcze. O co chodzi? Mamy taką pewną sprawę. Dość ważną. Wejdźcie do mnie do środka. Dziękujemy. Słucham, co was do mnie sprowadza? Chodzi o to, że mamy pewien pomysł i chcemy prosić o pańską zgodę. No, jeżeli pomysł będzie rozsądny, to ją otrzymacie. Chcemy wynająć innych niepełnoletnich uczniów jako tanią siłę roboczą do fabryki Nike. You son of a bitch, I'm in! Chcemy stworzyć telewizję szkolną. A. Telewizja? No to ciekawe. A jakby to miało działać? No, planujemy relacjonować wydarzenia z życia szkoły. Ja będę kręcił, a Kamil będzie prezenterem. Rozumiem, czyli taki rodzaj wiadomości szkolnych, tak? Tak, będziemy prowadzić relacje z najważniejszych wydarzeń w szkole. Potem może nam się uda jakiś program otworzyć. I to wszystko chcemy wrzucić później do internetu. Swoją drogą też chciałbym zaznaczyć, że pomysł stworzenia telewizji szkolnej, szczególnie w tej szkole, gdzie co dwa dni ktoś ginie, to jest złoty interes, bo tematy im się nigdy nie skończą. Co pan dyrektor o tym sądzi? No, powiem wam, pomysł bardzo mi się podoba. O, pan dyrektor jeszcze nawet nie wie, co oni tam no pokazywać w tej telewizji. Jestem na tak. Dziękujemy, w takim razie, no nie pozostaje nam nic, tylko wziąć się do pracy. Tak jest, no chłopcy, róbcie to z głową, dobrze? Telewizja to odpowiedzialność, więc materiał ma być rzetelny, obiektywny i... Prawdziwy. Dokładnie. A z racji tego, że szkoła was finansuje, będziecie musieli w tym programie telewizyjnym pokazać tylko i wyłącznie wiadomości mówiące dobrze o szkole. A chłopaki nawet nie wiedzą, że tym sponsorowanym programem szkolnym otworzyli sobie prostą drogę do telewizji TVP. Cieszy mnie, kiedy uczniowie wykorzystują swoją kreatywność i włączają się w życie szkoły. Takie inicjatywy zawsze będą miały moje poparcie. A szkolna telewizja to bardzo dobry pomysł, więc trzymam za chłopaków kciuki. Kamil i Wiktor cieszą się, że dyrektorowi Chlebowskiemu spodobał się ich pomysł. Chcą nakręcić kolejną relację do swojej szkolnej telewizji i szukają ciekawego tematu. No. Dzień dobry, dziewczyny, o co chodzi tutaj? Wypchaj się. Szkolna telewizja, szkoła TV. Jesteście w telewizji, moje drogie, chcecie coś powiedzieć? Ja, panie redaktorze, będę grała w grę. Tomb Raider. Głos spadaj, mamy problem, poradzimy sobie z nim same, nie potrzebujemy twojej pomocy. No właśnie, idź stąd. Okej, mogłyście zostać gwiazdami, a będziecie kim? Czarną materią. Dziękuję, nara. No i dobrze. No i jak? Nie no, to nie ma sensu, no to... O, patrz, zadanie domowe odpisują, może to będzie dobre. Dobra, czekaj.
Jest, widzisz mnie? Tak, widzisz? Tak? Akcja. Uczniowie naszej szkoły notorycznie odpisują zadanie domowe i łamią bezczelnie prawo. No stop, chłopie, to nie ma sensu. Już wszyscy odpisują prace domowe. Nawet my to robimy! No właśnie w tym rzecz, my też to robimy, ale my możemy w telewizji powiedzieć, że to inni robią, a nie my. This is big brain time. Ale co masz zakończyć w szkole, w której nic się nie dzieje? No nie wiem, co. Ale z jednej strony możemy zrobić tak, że skoro się nic nie dzieje, to możemy sprawić, żeby coś się działo. No właśnie. A, czyli robicie ustawkę tylko po to, żeby potem zrobić o niej reportaż. Smurt. I na serio, chłopaki, zgłoście się do TVP. Wy macie tam pracę zagwarantowaną. Kurde, dobrze kombinujesz. Jak szedłem do szkoły, to widziałem martwego szczura. Słuchaj, wrzucamy martwego szczura do sklepiku, wybucha afera, wchodzimy z kamerą, mamy materiał i czas. Ty to masz łeb. Dobra, lecimy? Bombowo, no jak? Szczur w sklepiku szkolnym? Ale to będą jaja. Ło, szczur w sklepiku szkolnym? Ale jaja! Mam nadzieję, że panią sklepikarkę zwolnią za to. Kamil jest genialny. Gdyby nie on, to szukalibyśmy ciekawego pomysłu przez cały miesiąc. W tej szkole wreszcie zaczyna się coś dziać. Licealiści jeszcze na tej samej przerwie przynoszą martwego szczura do szkoły. Dobra, pytanie techniczne. Skąd się bierze martwe szczury? Czy jest jakiś sklep z tym? Chcą podrzucić zwierzę do sklepiku, żeby wzbudzić panikę. Chciałeś? No. Dobra, słuchaj. Zagadaj je, a ja podrzucę szczura, nie? No to dobra, odbiję. Cześć dziewczyny, miałybyście rozmienić dychę na drobne? Resztę muszę sprawdzić. No, chciałem dwójkę albo piątkę, kawkę chciałem kupić. Wiesz co, ja nie mam. No. Wiesz co, ja będę miała chyba, no? No. Ej, rany dziewczyny, zobaczcie, co tam jest pod stołem. Te, Naruciak, uspokój się z tymi prowokacjami. Nie, serio, on wygląda jak Naruciak, tylko młodszy. O kurde. Dobra, uwaga. Gotowy? Z miejsca wydarzeń, Kamil Kłos, Szkoła TV. Dzisiejszy spokój w naszej szkole zburzył szczur, który wzbudził histerię u dziewcząt. Dziewczyny, co się tutaj stało? Co, nie nagrywaj, tylko idź po kogoś, żeby to wziął. Jak widać, dziewczyny są w zbyt dużym stresie, aby rozmawiać. Zapytajmy sprzedawczyni. Jak widać, dziewczyny są w zbyt dużym stresie, żeby rozmawiać. Zapytajmy panią sklepikarkę. Jak się pani czuje z tym, że straciła właśnie pani pracę? Co się stało, nie droga pani, pojęcia, że szczur znalazł się w naszej szkole? Przestań tak rypać. Jak widać, pani sprzedawczyni też jest w zbyt dużym szoku. I nagle dyrekcja robi inspekcję w sklepiku szkolnym i o dziwo okazuje się, że pani sklepikarka handlowała szczurami. To byłby plot twist największy. Jakie to straszne, że biedne dziewczyny musiały spędzić całą przerwę w obecności martwego szczura. Z miejsca wydarzeń Kamil Kłos, Szkoła TV. Panie dyrektorze, podstawiony jest szczur! Co tutaj leży? Skąd się tutaj wziął? Zejdź, przecież cię nie pogryzie, jak jest martwy. No właśnie w tym rzecz, panie dyrektorze, że ja nie wiem, czy on jest martwy. A podobno szczury są jak tyranozaury. Dopóki się nie ruszasz, to cię nie widzą. Przepraszam, spokojnie, spokojnie. O, dobrze, zaraz się jesteś. Tym zajmę. Szefie, zaraz. Mam jak mam się mogło stać? Przerwę. Tak, dobra, no Jezus, zleź go jak najszybciej. Jezus, słuchajcie. Super to wymyśliłeś. Co nie? Kiedyś ja mam takie jaja. No, przepraszam, czy ja się nie przesłyszałem? To był wasz pomysł, ten szczur? Nie, wy no, to wymyśliliście? Nie, skąd, że mówiliśmy, że fajnie, że wymyśliliśmy tą telewizję. No dokładnie tak. No, że możemy udokumentować takie rzeczy, ludzie będą ostrożniejsi, dzięki temu... Dobra, wystarczy. Powiedzmy, że wam wierzę. Ale będę was miał na oku. Dobrze. I teraz pan dyrektor nagle robi power move i mówi im, że skoro ich sponsoruje, to tego materiału nie mogą wrzucić do telewizji. Dobrze, już rozejdźcie się. Koniec przedstawienia. Myślałem, że się posikam ze śmiechu, te biedne dziewczynki. Ale jaja. No, Chlebowski coś węszy, ale i tak niczego nam nie udowodni, a my się dopiero rozkręcamy. Ten szczur to dopiero początek. Jezu, jak ja nie lubię, jak postaci w szkole mówią to dopiero początek, bo sobie wyobrażam, że zaraz ktoś umrze. I ja jestem pewien, na koniec tego odcinka któryś z tych chłopaków pewnie umrze. Kamil Kłos jest zadowolony, że filmik ze szczurem w sklepiku szkolnym spodobał się uczniom. Dzięki temu chłopak cieszy się coraz większą popularnością. Wiele dziewczyn zaczyna zwracać na niego uwagę, w tym Asia Ambroziak z drugiej C liceum. Z nami jakiś wywiad czy coś, byłoby ekstra. Kurczę, dziewczyny, wiecie, my tylko kręcimy ostrą akcję, no bo wywiadów to by nikt nie oglądał. O. No, a co z randkami, z fankami? A, niewykluczone. Sorry, laska, menadżer mi nie pozwala, więc odejdź stąd, a ja w tym czasie wrócę sobie do spokojnego picia Arizonki. Dobra, to będę czekać. Dodam ci na fejsie. Pa, pa. Pa. O, stary, ty to widziałeś, po prostu ona się rzuciła na mnie. Ho, ho, ho. Zauważyłeś mnie? Super. O co ci chodzi?
No chłopie, no niby jesteśmy przyjaciółmi, tak? A jak tylko podejdą do ciebie jakieś fanki, ty mnie w ogóle nie zauważasz. Olewasz mnie z góry na dół. Mordo, no sorry, no obiecuję, następnym razem się z tobą umówię. Stary, no ale o co ci chodzi? No lasek starczy dla obu. Ja tego nie robię dla lasek. No ja też nie. Na pewno, na pewno! Ale robimy tę telewizję razem, rozumiesz? I to jest nie fair, że tylko ty dostajesz pochwały. Dobra, przestań już, słuchaj, musimy ogarnąć jakiś pomysł na następny numer. Pomysł? Czy ciebie już zupełnie porąbało? Ale byczku, na spokojnie, pomyśl trochę. On zbiera wszystkie pochwały, bo on jest twarzą telewizji. A to oznacza, że jak się wszystko już rypnie, no umówmy się, to jest program szkoła, więc zaraz się wszystko posypie, to także on wtedy weźmie całą odpowiedzialność. Chłopie, przecież dyrektor wszystko o nas już wie. A ty jeszcze chcesz jakieś pomysły wymyślać? Jesteś porąbany. Słuchaj, wiesz co, powiedz mi jedno. Czy ty robisz to dlatego, że mi zazdrościsz, czy naprawdę boisz się Chlebowskiego? Spadaj, naprawdę. No Wiktor, poczekaj no. Kurde, Kamil, jak się domyśliłeś? Zazdroszczę ci. Wkurza mnie to, że Kamil zgarnia wszystkie zasługi. Staram się, a nikt tego nie docenia. Te dziewczyny w ogóle nie zwróciły na mnie uwagi. Nie, Kamil nie zachowuje się jak prawdziwy kumpel. Kamilowi podoba się popularność i żeby jej nie stracić, chce dalej kręcić filmiki. Potrzebuje do tego pomocy Wiktora, dlatego zamierza go przeprosić i nakłonić do dalszej współpracy. Jak kompletny już od tego fejmu ci kompletnie odbiję. Obiecuję, że już nie będę się tak zachowywał. No i super, i mam rozumieć, że następnym razem wszystkim powiesz, że ja razem z tobą kręcę te filmy. Tak, obiecuję. No i gratuluję, Wiktor, tym sposobem także ty poniesiesz odpowiedzialność. Sztama. Dobra, niech będzie, sztama. No i oto powrócił Wiktor Mroczkowski, najlepszy operator świata. Słuchaj, trzeba oglądać jakiś następny materiał, jakiś pomysł, nie wiem, jakiś numer wyciągnąć. No wiesz co, w szkole jest taka dziewczyna, co podobno ma sztuczne cycki. Coś w tym stylu, wiesz. Nie, nuda. To musi być coś takiego hardkorowego, nie? Jak, nie wiem, pożar w szkole. Chcesz podpalić tą budę? O, nie ty pierwszy, nie ty pierwszy. Nie, w sensie wiesz, podpalimy kosz, włączy się alarm przejść pożarowy, wszystkich zalejemy. Coś takiego? No dobra, no to okej, to zrobimy to. Lecimy. I tak po prostu go przekonał do podpalenia szkoły. What the fuck? To po uno, a po duo sam Kamil powiedział, że włączy się system przeciwpożarowy, woda wszystko zaleje, przecież te straty będą liczone w setkach tysięcy złotych, wy będziecie musieli to oddać potem. A zresztą co ja się przejmuję, nie mój problem. Kontynuujcie. Kamil i Wiktor chcą wywołać pożar w szkole, by nakręcić relację z tego wydarzenia do swojej telewizji informacyjnej. Postanawiają podpalić kosz na śmieci. Raz. Ej, ty podpal. Nie, ty podpal. No weź ty podpal. Nie, ja się trochę cykam. No ja też się cykam, no weź ty podpal, no. Mordo, ja pukam, ty mówisz. Tak samo jak ja wymyśliłem pomysł z podpaleniem, to ty podpalasz. Sam to wymyśliłeś, no. No, wrzucaj. Raz, dwa. Robimy to? No raz, no czego się zastanawiasz? Ach, podpalanie kosza w szatni. Tam, gdzie jest dużo łatwopalnych ubrań. Brzmi jak dobry pomysł. Spadamy. Dobra, jest. Chodź, raz. Ej, co tu się dzieje? Halo, chłopaki! Kamil Płos, szkoła TV, miejsca wydarzeń, katastrofa. Cała szatnia zajęła się ogniem. Cała szatnia? Co takiego? Wielka tragedia. Drodzy państwo, przerażeni wśród ludzi. Sądźcie się. Pan dyrektor Chlebowski leci uratować sprawę. Przepraszam. Wyjdźcie wszyscy stąd. Wyjdźcie stąd natychmiast. Proszę państwa, jak to mówią, z dużego ognia, z małego ognia dużo piany. Kamil Kłos, Szkoła TV. Chłopcy są zadowoleni, bo mają kolejny materiał do swojej telewizji. Jakim cudem po tych wszystkich odcinkach, po tych wszystkich wydarzeniach, tej szkole nadal nie ma 400 tysięcy kamer wszędzie? Tymczasem dyrektor szkoły zaczyna podejrzewać, że dwaj licealiści specjalnie wywołali pożar. Wy nie wiecie? Wy tylko kręciliście? Dlaczego was widziałam? Dlaczego kolejny raz jak coś się dzieje, to wy jesteście? No nie, to po prostu czysty przypadek. No Kamil mówi prawdę. Słuchajcie, chłopcy, odkąd powstała ta wasza telewizja, na każdej przerwie dochodzi do jakiejś tragedii. Nie sądzicie, że to trochę dziwne? Nie, czysty przypadek. No. Przypadek? Kosz sam się nie podpalił. Szczur sam się nie znalazł w szkolnym sklepiku, tak? Tak więc... jak panu mówię, po prostu jesteśmy na miejscu wydarzeń i tyle. Dobrze, chłopcy. Będę was obserwował. A teraz idźcie. Pokaż naszej. No nieźle, Dyro się połapał. Nie możemy robić takiej akcji, bo będzie po nas. Ale ja coś wymyślę. Nie pozwolę, żeby moja popularność spadła.
to nie koniec naszej telewizji. I po raz kolejny zapowiada, to nie koniec. Jezu, ktoś umrze. I co teraz robimy? No pomyślmy, podrzuciliśmy szczura, podpaliliśmy szkołę, no to chyba czas na morderstwo, no. Teraz? Teraz to nic nie zrobi. Filmik z pożarem, który Kamil i Wiktor zamieścili w internecie, stał się kolejnym hitem. Jednak dyrektor zaczął podejrzewać, że to chłopcy mogą być sprawcami wypadków, które nagrywali. Wiktor uważa, że powinni zrezygnować z prowokowania takich akcji. No dobra, no ale jak? Jak ty chcesz to zrobić? Tego jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Aha. Cześć, Kamil. Widziałam twój najnowszy filmik, jest czadowy. Cześć, dzięki, bardzo miło. Nasz najnowszy filmik, nasz. Ja go też robiłem. Nasz najnowszy filmik, nasz, ja też go robiłem. A ty kto? A ty to kto? Ja to k***a kto? Ty to k***a kto? Wy to k***a kto? Pierwszy zapytałem! Chwila, naprawdę zapytałaś się, a ty kto? Czekaj chwila, co? A ty to kto? A to serio? O Jezu, jak okrutnie, Boże. Wiktor, olej już tą pracę, nie doceniają cię w ogóle. Niech sobie Kamil sam radzi, nie wiem, kupi selfie sticka i ze selfie sticka nagrywa. Pomocnik? Super, przed chwilą byliśmy partnerami, obiecałeś, kurde. Dobrze, że się nie popłakał. Słuchaj, to co z tą randką? Aha, wiesz co, myślę, że to nie wypali, bo teraz mam strasznie dużo na głowie. A, wiesz co, wydaje mi się, że to nie wypali, bo mam pomysł na nowy, zajebisty materiał wideo, ale prawdopodobnie po nim jutro będę już w więzieniu siedział. Szkoda, myślałam, że pójdziemy na jakieś piwo. A wiesz co? Piwo to jest dobry pomysł. Co, za godzinę w szatni? Po lekcjach? A nie uważasz, że picie piwa w szatni jest trochę niebezpieczne? Słuchaj, normalnie bym powiedział, że tak, picie piwa w szkole w szatni jest niebezpieczne. Ale niestety okazuje się, że twórcy szkoły mają mały budżet i nie możemy nagrywać scen poza tym budynkiem. Więc tak, musimy iść na randkę w szkole, do szatni i tam pić piwo. Dla normalnych śmiertelników tak, no ale gwiazda filmowa chyba może, tak? Okej, okay, to super. Do zobaczenia. Pa. Już wiem, jak oszukać dyra. Ta Aśka podsunęła mi dobre rozwiązanie. Upiję ją w szatni, a potem nakręcę materiał o piciu alkoholu w szkole. O nie, 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 nie. To jest największe możliwe nono. Nie! Chociaż w sumie z drugiej strony to mi nie zależy. Kontynuuj. Dyro się nie połapie, no bo przecież nie można kogoś upić na siłę. Ta, nikogo nie można upić na siłę. Ty chyba nie poznałeś moich kolegów, którzy przychodzą na imprezę, gdzie wiedzą, że ja nie będę pił i przychodzą z butelką wódki i lejkiem. No, tylko Wiktor się musi wziąć do roboty. Kamil zamierza przedstawić koledze swój pomysł. Ma nadzieję, że Wiktor zgodzi się nagrać kolejny filmik do szkolnej telewizji. Stary, myślałem, jak oszukać dyra. Co? Teraz jesteśmy kumplami? No super, a przed chwilą byłem tylko twoim pomocnikiem. Gosiu, spadaj na drzewo. Oj, przestań, posłuchaj mnie. Gadałem teraz z Joasią i zaprosiła mnie na piwo. Posłuchaj, pójdę z nią na piwo do szatni, upiję ją, potem ty wpadasz z kamerą, bum, mam materiał. Czy ciebie już zupełnie pogrzało? Chłopie, ty jesteś nienormalny. Ale o co ci chodzi, no? Upijasz niewinną dziewczynę dla sławy? Czy to w ogóle słyszysz? Musimy to zrobić, żeby utrzymać się na topie. Naszą telewizję. Naszą telewizję? Czy może ciebie, co? Wiesz co, ty od początku byłeś taki zazdrosny. I dlatego właśnie chcesz teraz zniszczyć naszą telewizję? Naszą telewizję, naszą... Oni mają po prostu kanał na YouTubie, prawda? Czy mogę ja też zacząć nazywać swój kanał na YouTubie telewizją? I w dzisiejszym wydaniu dziennika na kanale La Carnum chciałem wam powiedzieć o zupełnie niesponsorowanym materiale Raid Shadow Legends? Chłopie, może na początku, może troszkę ci zazdrociłem, ale potem ty traktowałeś mnie jak szmaty, czy ty to w ogóle widziałeś? To miała być dobra zabawa, ale upijanie niewinnej dziewczyny dla sławy to nie jest żadna zabawa. Mam cię dość po prostu, nie popsujesz mojej telewizji, wylatujesz, wywalam się. Okej, ja mogę wylecieć, ale dziewczynę masz zostawić w spokoju, bo inaczej wszystko powiem Dyrowi. Tak? Powiesz Dyrowi? Powiesz mu też o szczurze, o koszu? Siedzimy w tym razem, trzymaj język za zębami. Trochę tutaj Wiktor ma rację, Kamil. No bo umówmy się, podrzucenie szczura, niewinny prank. Podpalenie kosza, debilny, ale nadal prank. A upicie koleżanki, prawdopodobne wyrządzenie jej szkody, dosłownie zdrowotnej szkody, to nie jest fajny pomysł. To cholera jest, Kamil, you dance motherfucker. Będziesz miał nara. Kamilowi kompletnie odwaliło od tego fejmu. Nie jest sobą. Nie mogę pozwolić mu, żeby robił takie świństwo tej dziewczynie. Przecież to jest też moja telewizja. Kamilowi odwaliło od fejmu. Przypomnę wam, dostał całe 100 lajków. Ale do dyra też pójść nie mogę. W końcu bym się sam wkopał. Tak źle i tak niedobrze. A no tak, pójdę do dyrektora, doniosę na Kamila i na samego siebie i poniosę karę za podrzucenie martwego szczura, ale przy okazji uratuję prawdopodobnie życie dziewczyny.
No jak dla mnie wybór Zofii, ciężko wybrać. No i jak się czujesz? Kamil nie rezygnuje ze zdobycia kolejnego materiału. Dla ucznia liczy się przede wszystkim popularność, dlatego zamierza upić Asię Ambroziak i nakręcić filmik na temat picia alkoholu w szkole. Ty wiesz, że nie wolno pić w szkole? Wiem i olewam to piwem. Z kategorii najbardziej no-no rzeczy, które można zrobić, ta właśnie jest najbardziej no-no. Wiktor chce powstrzymać Kamila. Postanawia powiedzieć o wszystkim dyrektorowi, chociaż wie, że tym samym będzie musiał przyznać się do podłożenia szczura w sklepiku i podpalenia kosza na śmieci. Obawiam się, że nie rozumiem. No bo to wszystko przez tą telewizję szkolną. On chce ją upić i później wrzucić to wszystko do internetu. Chodźmy tam, jak on w ogóle wpadł na taki głupi pomysł? Nie wiem, to wszystko dla tej sławy, no. Czyli pożar w szatni, to był wasz pomysł, tak? I szczur w sklepiku? Tak. Wiktor. Jeszcze dziś dzwonię po waszych rodziców. Przepraszam. Uśmiech do kamery. Wystarczy. Koniec tego przedstawienia. Panie dyrektorze, ja tutaj przyszedłem i ona tutaj była już pijana i ja po prostu chciałem... Dobrze, wystarczy tego. Wiktor wszystko mi opowiedział. To jest twoje? Ja nie wiem, co on kłamał, ale po prostu przecież sam nie złożyłem jej do upisa. Kamil, koniec waszej telewizji. Pomóżcie mi ją stąd zebrać. Weź ją, Wiktora, ty pozbieraj te puszki. Jak teraz sobie myślę, to Kamil i Wiktor obaj poniosą konsekwencje, wiadomo. Ale ta dziewczyna, ona w sumie tak za darmo się w szkole upiła, bez żadnych konsekwencji, auuu! Co ten Wiktor odwalił? No to jest jakaś przesada. Zakablować mnie do dyra? Gdyby tego nie zrobił, wszystko byłoby dobrze, a teraz? Koniec z telewizją, koniec z fejmem i koniec przyjaźni z Wiktorem. Nie będę kolegował się ze zdrajcą. Musiałem coś zrobić, bo Kamil przesadził z upijaniem tej dziewczyny. Teraz obaj dostaniemy karę. Trudno, no, należy nam się. Wiktor, warto było. Zachowałeś swój moralny high ground. Anakin! I have the high ground! Kamil i Wiktor zostali ukarani obniżeniem ocen z zachowania oraz obowiązkowymi zajęciami pozalekcyjnymi. Dyrektor rozwiązał szkolną telewizję. Powiedzmy, że ta kara jest współmierna do winy. Bo dosłownie były przypadki w tym programie, jak kogoś prawie mordowali, po czym uczeń dostawał, nie wiem, zawieszenie na jeden dzień. Nawet nie żartuję. Więc to, że oni dostali jakąś taką dłuższą karę, obniżenie zachowania, jeszcze muszą na jakieś zajęcia chodzić, no to jest git całkiem. Wiesz co, chciałem cię przeprosić. Wiesz co, daruj sobie i odwal się ode mnie. No i co, dostałeś kosza? Przestań, chociaż. W sumie to sobie zasłużyłem. No zasłużyłeś. No co myślałeś? Kurde, stary, wiesz co? Wszystko to głupio wyszło, strasznie cię przepraszam. Zawsze byliśmy kumplami i w ogóle i... Dobra, niech będzie. Wybacz. Sztama. Sztama. Muszę przyznać, że naprawdę powalony odcinek. I dodatkowo też jestem zszokowany, że Naruciak swoją karierę na YouTubie rozpoczął od jakiejś szkolnej telewizji. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście jak zawsze koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i Instagrama. Dzięki wielkie i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem!